ciało generała Petelickiego z ranami postrzałowymi znaleziono w garażu na Mokotowie. Taka informacja obiegła całą Polskę Ludową w dniu 16 czerwca. Pojawiły się jednak liczne spekulacje reakcjonistów, jakoby generał nie całkiem sam targnął się na swoje życie. Na szczęście w nocy liczba ran postrzałowych zredukowała się do jednej, także z całą pewnością można mówić tylko i wyłącznie o samobójstwie. Sprawa jest prosta. 66-letni generał, mający problemy rodzinne, postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom rządu i zrealizować hasło: popierajcie partię czynem, umierajcie przed terminem. Śledztwo jednak wciąż trwa. Już wkrótce lud pracujący miast w USI dowie się, z którą rodziną generał Petelicki miał problem i który z polityków opozycji jest odpowiedzialny moralnie za tę śmierć. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.